Witam Was ponownie, moi drodzy, i będziemy kontynuowali naszą grę w Uncharted 4. To jest bodajże 18 odcinek i z tego co pamiętam, miałem kilka dni przerwy, a z tego co pamiętam właśnie byliśmy w środku walki, po której zginąłem. Tak więc nie wiem, czy nam się teraz to uda rozwiązać tak dobrze, czy też nie. Spróbujemy się wpakować tutaj w chaszcze od razu. Okej, jaka jest sytuacja? Tu widzę jeden samochód. Przyjechał, już nie żyją? Przyjechał kolejny, ale oni nas chyba teraz nie będą widzieli. O, cholera. Ja go nie zauważyłem, ale się zakradł za plecy nam. Skąd oni teraz się tutaj nagle wzięli? O, ładnie sam, dziękuję. O, amunicja do fala. Dobrze, gdzie są ci koledzy w takim razie? Nie mogę go zaznaczyć. Tak, tam jest ich kilku. Ten tutaj przyjdzie chyba, więc go ściągniemy. Pomału, na spokojnie. Albo nie, bo tutaj jest ich. No i ładnie, nic nie widzieli. Nie wiem, jak się tutaj nimi zająć, bo niestety jest ich tu cała masa. Cała masa. O, pięknie sam. To mi się podoba. Tego też zgarniesz? Sali? Nie, Sali się nie bawi. Tam jest ich dwójka aż. No i pięknie, ten przyszedł tutaj. Nie, 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 ty tutaj wracaj. Szlak, uciekł mi. Uciekł mi. Aha, ten teraz będzie jako snajper robił. Tak więc. Czy ten zejdzie, bo jak nie... Nie zszedł. Bo jak nie, to ja go będę musiał ściągnąć tędy. Tak też uczyniliśmy. Gdzie ten snajper polazł? Teraz nie wiem. Tam też ktoś jest. Wow. W każdym razie, tam mamy dwóch. Tutaj jeden. A, to ten snajper. No dobrze, świetnie. O nie, tam jeszcze ktoś jest. Ale nimi się może zajmiemy. Tam jest trzech? Też kolejny? No... Wow. Jak to rozwiązać? Czy ja tam doskoczę w ogóle? Chyba doskoczę, ale oni mnie zobaczą. No, podejdziesz tu? Czemu on mnie zobaczył? Cudownie zginąłem. To nie poszło tak, jak chciałem, moi drodzy. Ale widzę, tutaj mamy checkpointa. Tutaj mamy checkpointa. Po mojej prawej? Gdzie? Ups. Tak, nie ma mnie. Ten ktoś z granatnikiem mnie tutaj po prostu niszczy. Niszczy mnie. To był właśnie on. Albo to nie był on, nie wiem. Czy on miał granatnik? Nie, on miał tylko snajperkę. Może pobawimy się snajperką. T-
Tam było dwóch gości, czyż nie? Tam ktoś jeszcze łazi. Spróbujemy go dopaść. Bo ja tutaj już za bardzo failuję. Tu jest ten skubanie z granatnikiem. Chyba, nie wiem, czy to był on, czy nie. Czy oni się w ogóle przemieszczają tutaj? Tak, on miał granatnik. Nie to Nate, ja chciałem fala mojego z powrotem. O, to było naprawdę ciężkie przeżycie. Ach, ja nie skończyłem opuszczać mostu. Tak więc zrobimy to ponownie. No dziękuję, że nie musiałem tego kręcić do końca, bo właśnie tak sobie pomyślałem, że trochę to się przeciąga. Teraz pozbieramy sobie to, co pozostawili nasi przeciwnicy. A z tego, co widzę, nie pozostawili chyba nic ciekawego. A co mieliście w ogóle na waszych pakach? No, przynajmniej na jednej, bo... Nic, pusto. Tak, wracam tutaj ponownie, bo ja tutaj zostawiłem mojego fala, więc powinno być więcej amunicji. Tak też jest. Dobra, jedziemy, panowie. Zapomniałem, jak się jedzie przez chwilę. Mogę to niszczyć, no ale to raczej nic nie pozostawi. Także jedziemy teraz tutaj. Big tower on a volcano. Looks like the end's in sight, huh? Tak, bardzo ładnie. Ło, fajne tu. Czyli ta kolejna wieża to jest raczej nasz cel w tym momencie. Tak, zastanawiam się, czy coś tutaj jeszcze będzie ukryte, może. Ale nie wygląda na to. Czy tam jest jaskinia, czy to tylko taka formacja? Tak, to tak tylko wygląda. Podejrzanie, ale jaskinią nie jest. No nic, jedziemy więc tędy. Kolejna kubka kamieni, którą nie omieszkam zbadać. Spokojnie, panowie, to jeszcze nic. Znaczy zbadać, zburzyć. Cudownie. Ten most nie wygląda zbyt stabilnie, moi drodzy. Ja nie wiem, czy będziemy przez niego skakać. Bo przejechać na pewno nie przejedziemy. Jest on zniszczony. Zawalił się. Wow. To jest dopiero widok. Ja bym się bał w ogóle tutaj stać. Tak, mam lęk wysokości, jakby ktoś nie wiedział. Wow, nie. To było bliskie. To było bliskie. O, jak ładnie. Jak ładnie. O, tam jest kolejne drzewo, dobra. Czyli już sobie tutaj samochód podstawimy. Tam nie wejdzie pewnie Nate. No właśnie. So just how much do you owe Alcazar? Half. Half of what? Well, he only knows about the Gunsway heist. Which is worth 400 million. Right, but if Nathan's theory is correct, then there's a lot more treasure in play. Well, you should have told him it was 200,000. You never tell your partners how much a job is really worth. Wasn't exactly expecting to be partners with him. Tak, tam słyszeliśmy nieco opowieści o Alcazarze, ale czy o znajomości sama z Alcazarem? No spójrzcie tylko, jak to wygląda.
Wow. Tak, zanim przymocujemy autko, jeszcze sobie tutaj zajrzymy. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy tam doskoczyli. Chyba, że się rozpędzimy autem. Co ty nie powiesz? Wiem o tym od dawna. Chyba, że autem się rozpędzimy, tam skoczymy, no ale to byłoby nieco ryzykowne. Zważywszy, że to wszystko stare drewno. Mogło się zawalić pod autem jak z zapałek. Nie wiem, jaki to miał sens. No wiecie, jak most zbudowany z zapałek. Mniejsze z tym. Szlak, ja nie wziąłem wyciągarki. Nie chciałem wsiadać. Dobra. Weź to, Nate. No i musimy jeszcze raz tam się spinać. Jeszcze tak za skałami ładnie. No ja nie wiem, czy to by działało. Tak jak sobie to zamierzyłem. Jeszcze zza skał. No i jedziemy, panowie. No tak. Cholera jasna. Świetnie, no to muszę się wspiąć teraz do auta. Jakoś bokiem, tak jest. Teraz tutaj. I... No to jedziemy. Ja bym tutaj miał już dawno pełne gacie. Definitely sharing this one with my shrink. You have a shrink? No, but I will after this. Come on, you guys are overreacting. Get the whole thing under control. Tak. To było po prostu przerąbane, ja nie wiem, ja już... Jeszcze z moim lękiem wysokości, to ja naprawdę... Ja bym tam od razu chyba zmarł ze stresu. Mamy skoczyć? Tak, daruję sobie komentarz na ten temat. Tak, mówiłem, ten most nie był zbyt stabilny. I co teraz? Czy my tam wjedziemy autem? Zapewne nie, no ale tutaj... Nie. Dobra. To na tyle, panowie. Wysiadamy. Jakoś w to wątpię, że on tam będzie. Znajdziemy tutaj skarb i koniec gry. Te... Ciekawe, ile gry jest przed nami, tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Czy jesteśmy w połowie, a może za? Ale fajnie, że tutaj samochód zostawia ślady kół tak ładnie. Dlaczego Nate przestał biegać? Aha, bo pewnie tam jakaś scenka będzie, albo coś w tym stylu. Zaraz się przekonamy, jeszcze tylko sprawdzimy... O, sprawdzimy tą stronę. Tu wysoko. Czy coś się po tej stronie mieści tak naprawdę poza tymi drzwiami? Chyba nie. Dziwne. No dobra. Tylko wiecie co? Ciekawi mnie jedna rzecz. Czy na przykład... No wysadzić nie wysadzę, bo
Na pewno nie. Sprawdźmy, dla pewności. Nie. Nie wysadzimy ich granatem. Ale ciekawi mnie, czy można, powiedzmy, je staranować samochodem? Jak myślicie? Nate, biegnij. No właśnie, dziękuję. Przetestujmy to. W sumie jak się uda, to bym się zdziwił. No ale warto sprawdzić. Czy wykręcimy tędy? Na styk. No to w porządku. Lecimy więc do przodu. Tam, gdzie powinniśmy. Proszę, bez shoreline. Tak, ładny widoczek. A ja wszystko zepsuję i teraz pójdę tam. O, pozwoliła nam gra. Czyli to było tylko na chwilę takie ujęcie. Aby spojrzeć na tą wieżę. Tutaj coś, widzę, mamy zrobić. Tak w ogóle otworzyć to. O, można zajrzeć. Po co to otwierać, jak można przecież przejść w ogóle tędy? To jest wystarczająco duża dziura. O, mamy skarbik. Pięknie. Fajnie, fajnie. Tutaj też coś można zobaczyć. Na pewno, a może by się przycisnął Google, chociaż nie wiem. No i dobra, no to w takim razie idziemy do tychże drzwi i zobaczymy, co się za nimi kryje. Sam, give me a hand with this. Yeah. Okej, tu mamy jakieś zejście w dół. Sali? No dobrze, przyszedł. Let's see what we got here. Trzeba uważać, bo to można wysadzić. Czyżby to była jakaś kryjówka piratów kolejna? Jeszcze więcej tych beczuszek. Tam niczego nie ma, mogę ją wziąć, czyli pewnie mamy ją na coś użyć, to jest podpowiedź. Panowie, no, nie wchodźcie mi pod nogi. Ja bym pewnie tutaj się zaszedł i zaczął czytać te wszystkie książki. Jakieś tu tajemnice one skrywają. Cóż to jest? O, no już wiadomo, dlaczego te beczuszki. Tak, ciekawe co teraz, Samie. Może ty byś wpadł. Choć raz. Hey, careful with that thing, kid. Heads up. Nie chcę tracić amunicji. Chociaż to jest barok. Barok jest bardzo dobry. I said heads up. Nie mogłem użyć granatu tak po prostu. No ale cóż. Hello, co my tutaj mamy za tym zamurowanym przejściem? Jak widać, wyjście. Pewnie do środka tego miejsca. Okej.
Mógłbyś poczekać, a nie pakujesz się. Nawet nie dam je otworzyć do końca. Co to wszystko jest? Czy to jest jakiś piasek, czy to jest proch? Nie no, chyba piasek, bo te kamienie mają ten sam kolor. Jakieś dziwne pirackie kryjówki, no. A, on szedł tam w dół. No dobra. Narwaniec, a Sally? Wierny druh. Zawsze przy nas. Ciekawe, co się kryje w tym. Kolejna zawalona. Aha, to jest chyba to przejście, które widzieliśmy z zewnątrz. Czy to się świeciło? Jakie dziwne wrażenie miałem, jakby coś tam było wewnątrz. Tak, tam jest skarb. Dobra, może bez po prostu zastanowienia się. Jest skarb! O nie, a to oznacza, że... To oznacza, że była masa takich skrzyń przedtem, a ja ich nie rozwalałem. Bo nie sądziłem, że w nich będą skarby. Mam nadzieję, że to była pierwsza taka, w której był skarb ukryty, bo jak nie, to będzie mi bardzo przykro. Znowu książki. Ci piraci lubili czytać. Wciąż ja zakładam, że to piraci, no ale... A czy to są te posągi, które pamiętam z jaskini tej pirackiej, więc to chyba jednak pirackie też jest. Bo przedtem, wiecie, widzieliśmy masę tych pirackich czapek, kutlasów, zwłok, a tutaj nie ma niczego. Dlatego ciężko stwierdzić tak na 100%. No ale domniemam, że tak jest. Wow. Magnificent. Don't see a treasure, though. Hey guys, coming. Tak. Bardzo tutaj tajemniczo i fajnie. Oczywiście pozwiedzamy sobie każdy kawałek, zanim pójdziemy do Sama. Nie, Samie, ty poczekaj. Bo ja chcę mieć pewność, że tutaj niczego nie pominę. Bo później się pewnie włączy jakiś przerywnik albo coś i nagle się okaże, że nie mam już czasu na eksplorację tego miejsca. Czy tam jakoś można wejść na górę? Nie mam pojęcia. Na razie nie widzę przynajmniej sposobu, aby tego dokonać. To tyle? A nie, jeszcze jest druga strona. No tak, nie da się. Trudno. Tak więc chodźmy do Sama. Come check this out. St. Dismas. We meet again. So, what do we got? More sigils. There's our boy Avery. Thomas too. And that's That's Adam Baldridge. That's Joseph Farrow, and that's Richard Warren. Pirate captains. All right, so maybe your pirate pool theory wasn't so ridiculous after all. All right, so, let's see, what do you think the trick is here? Gotta push a button, pull something? Maybe one of the arms, or... Give it a shot. Come on. Boys, whenever you're done fondling poor St. Dismas, I think you might want to come take a look at this. Trapezoid is obviously the volcano. The crown is King's Bay. We got ourselves a map, gentlemen. Victor, you're a goddamn genius. Hear that, Nate?
Genius. Yeah. Okay, so if we're here, this tower lines up with Avery's sigil. Okay, so then the other sigils... must be the towers from Avery's time. Well, I mean, our treasure's gotta be in one of them, right? Yeah, but which one? I count 12 towers. Hey, Victor? Huh? You didn't start smoking cigarettes by any chance, did you? Looks like we're not the first ones here. Oh shit. No i walka znowu. Są. Więcej ich tutaj wchodzi. Cholera, nie mam granatów. Tak by to, ale mnie tutaj... No gdzie oni są? O, granacik. Fal. Dobra, spróbujemy. To nie był dobry pomysł. Co ja mam tutaj z nim zrobić, bo oni są naprawdę mocni. Okej. Jednego mniej. Gdzie jest ten skubaniec, co mnie tutaj... Polega, nie. Dziękuję. Przyjdzie tu? Dobra, padł. No i chyba został jeszcze tylko ten. Jesteś. Wow. To było ciężkie. Let's hope so. You okay? Yeah, fine. Sam? Yeah, over here. To było cholernie trudne, moi drodzy. Po prostu myślałem, że nie dam rady, że zginę tutaj. Hey, what are you doing? Confirming a suspicion. Look at this. They figured out the towers too. Locations, sigils, the works. So now what? Now what? Now we're screwed, okay? Because there's three of us and there's God knows how many of them, and they have a head start? Yeah, but they don't know which tower to go to yet. Well, that's great, Nathan, because neither do we. Yes, we do. Look, it's a little worn down. Right there, that's a match. Yeah, you sure? Because, I mean, it could be this one, too. Crap. But still, two beats the hell out of 12. All right. I'm gonna take this tower. You and Sully, you take that one. No. Rafe's guys are all over these towers by now.
Exactly. So if we want to have a chance to catch them, then we've got to split up. Sam, just hold up a second, will you? Nate, he's right. These towers are at opposite ends of King's Bay. Damn it. If you run into any of those shoreline clowns, you call us, okay? See you soon. Come on, Nate. We gotta hurry. Yeah. Dobrze, moi drodzy, ale zanim akurat rozpoczniemy kolejny rozdział, to tutaj zakończymy odcinek i zobaczymy się w kolejnym odcinku.